Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Przy mikrofonie Kamil Dąbrowa, w studiu zapowiadany gość, pan Kazimierz Orzechowski, twórca kampanii Naturalne, Nielegalne, Nigdy. Dobry wieczór, witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiali o kodeksie żywieniowym, zwanym, znanym właściwie pod nazwą Kodeks Alimentarius i konsekwencjach wprowadzenia tego kodeksu do prawodawstwa Unii Europejskiej, a zatem również Polski. Ale zacznijmy od tego, czym jest sam kodeks żywności, kodeks żywieniowy i dlaczego chce pan z nim walczyć? Kodeks Alimentarius nie jest to tak naprawdę prawo, tylko jest to komisja kodeksu żywieniowego powołana jeszcze w 1963 roku przy ONZ przez FAO, czyli to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, i WHO, czyli organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia. Celem tej komisji tak naprawdę jest standaryzacja całego handlu, obrotu żywnością między krajami na całym świecie. I jako taka tworzy standardy wytyczne, które są następnie wykorzystywane we wszystkich krajach, które są członkami Światowej Organizacji Handlu, WTO, i wykorzystywane też przy rozstrzyganiu sporów przed tą organizacją. I pytanie było takie, dlaczego ja chcę walczyć? Tak naprawdę nie oczywiście z samą komisją, tylko z pewnymi pomysłami i pewnym kierunkiem, w którym te prace tej komisji zdryfowały. Kiedyś komisja na samym początku dbała o prawa konsumentów, starała się ustanawiać jakieś sensowne dawki czy pestycydów, dodatków do żywności. Bo w takim celu została powołana, prawda, w latach 60., żeby dbać o prawa konsumenckie. Taki był początek, szczytny cel, szlachetny cel powołania tej komisji. Tak, tak. Natomiast teraz komisja ta coraz, powiedzmy, większym zapałem uchwala kolejne dopuszczalne wysokie dawki wszystkiego, co można do żywności dodać, czy to są pestycydy, czy to są dodatki zawierające metale ciężkie, czy to są GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy, czy substancje dodatkowe chemiczne, często no, wątpliwe, jeśli chodzi o ich neutralny wpływ na zdrowie. Zacznijmy od pestycydów. Czym one są i dlaczego mogą być tak bardzo szkodliwe dla zdrowia? I wreszcie, dlaczego komisja godzi się na dodawanie wysokich dawek pestycydów do żywności, w tym niezwykle szkodliwego DDT? Pestycydy są to środki ochrony roślin, które wykorzystywane są przy wielko, powiedzmy, powierzchniowej, to wielkotowarowej uprawie roślin. Na pewno ich stosowanie jest korzystne dla wielkich producentów żywności. Też korzystne jest ze względu na to, że te uprawy no, mogą być monokulturowe, tak? Dlaczego komisja się godzi? No to jest dobre pytanie. W ogóle to jest pytanie, dlaczego komisja kodeksu żywnościowego godzi się na wszelkie tego typu dodatki. Ja bym jeszcze powiedział może o mechanizmie, na jakim, w jaki ona działa. To jest ciało międzyrządowe 170 krajów członkowskich WTO. Składa się z 30 komisji tematycznych i decyzje są podejmowane na bazie, powiedzmy, konsensusu, tak naprawdę zgody tych uczestników. Jedno, co jest istotne w tym, to że 25 krajów Unii Europejskiej, 500 milionów obywateli, obecnie 27 krajów, jest reprezentowane tam przez jednego człowieka, którego nikt, no ja osobiście nie wybierałem i nikt tego człowieka nie wybierał, on ma jakiś swój pogląd. Natomiast patrząc po efektach pracy komisji, wygląda na to, że komisja w tej chwili nie jest organem reprezentującym interesy konsumentów, tylko raczej producentów. Tak, tak. Od pestycydów, poprzez różne inne środki chemiczne, dodatki, biotechnologie, też firm farmaceutycznych, o tym będziemy za chwilę mówili, dlaczego, no, mówimy o żywności, natomiast tutaj, powiedzmy, przemysł farmaceutyczny jest tym żywotnie zainteresowany. No właśnie, Komisja Kodeksu Żywnościowego zgadza się między innymi na drastyczne ograniczenia
minerałów, witamin, które są zawarte w poszczególnych produktach, właściwie w żywności, tak można powiedzieć szeroko. To jest kolejne ograniczenie. Z czego to wynika i z czego to się bierze? I jak pan sądzi, dlaczego do tego dochodzi? I wreszcie, kiedy to prawo zacznie albo może zacząć obowiązywać? Żeby lepiej zrozumieć temat, trzeba znać podział, powiedzmy, produktów leczniczych i żywności, gdzie on przebiega. W tej chwili właściwie większość minerałów, witamin, ziół, to wszystko jest klasyfikowane jako żywność i dlatego możemy to kupić wprawdzie w aptece, ale też nie tylko w aptece, bez recepty, niepotrzebne są do tego specjalne badania kliniczne. Jedna z komisji kodeksu alimentarius od 15 lat mniej więcej ustawicznie obniża dopuszczalne, dozwolone dawki, które można stosować w produktach żywnościowych. Dawki minerałów, witamin, mikroelementów. Tak. To są maksymalne, aczkolwiek to są tylko wytyczne, tak? Natomiast to daje wielu rządom podstawy do tego, żeby w swoich prawodawstwach krajowych też obniżać te dawki, które mogą się znaleźć w żywności. Wszystko, co jest powyżej tego, no musiałoby przejść jakieś badania kliniczne. W ten sposób może się okazać, że... Że stają się lekiem, tak? Tak, stają się lekiem, a lek podlega prawu farmaceutycznemu, a to jest zupełnie co innego. To są zupełnie inne koszty badań, dopuszczeń i zupełnie inna dostępność dla przeciętnego... To proszę mnie poprawić, jeżeli ja dobrze rozumiem. Na przykład, jeżeli w starej, dobrej, poczciwej marchwi będzie za dużo substancji, która jest nośnikiem karotenu, powiedzmy, ja teraz mówię jak laik, to ta marchew za kilka lat może być sprzedawana tylko w aptece i tylko na receptę. Oczywiście ja to sprowadzam trochę do absurdu, ale tak to rozumiem, no bo jeżeli ta marchew będzie miała, rosnąca sobie gdzieś u kogoś w przydomowym ogródku, będzie miała więcej tej substancji niż dopuszcza Komisja Kodeksu Żywieniowego, to ta marchew w pewien sposób stanie się nielegalna. Żeby stała się legalną, musi być, stanie się jakby, mając więcej tych minerałów, stanie się lekiem i będzie mogła być sprzedawana tylko na receptę i w aptece. Oczywiście, jeżeli zostanie przetestowana, no ale wiadomo, że nikt nie będzie testował, robił testów dla marchwi po to, żeby sprzedawać ją jako suplement diety, a może tak będzie, może się mylę, proszę mnie sprostować. No, faktycznie tutaj pan ważną rzecz zauważył, że te poziomy maksymalne dawek minerałów, witamin są ustawione w tej chwili na bardzo, bardzo niskich poziomach, tak? Jedna duża marchew, tak naprawdę zawartość beta-karotenu trzykrotnie przekracza maksymalny dopuszczony poziom w suplementach diety. Oczywiście marchew jako taka nie jest suplementem diety, tylko jest produktem żywnościowym. Jeszcze. I ja zaraz też mogę troszkę to rozszerzyć, dlaczego jeszcze. I ta marchew zakazana oczywiście nie będzie, ani zezwolenia nie będzie wymagała. Natomiast można sobie wyobrazić, i to widać, jak absurdalnie niskie są te poziomy dopuszczalne witamin i minerałów, że dochodzi do takich absurdów. Natomiast, no powiedzieliśmy, czy jeszcze. Przejdźmy teraz troszkę może do prawa Unii Europejskiej. To jest tak, że wytyczne kodeksu alimentarius, czyli tej komisji, ona się w skrócie nazywa kodeks i tak wszyscy ją nazywają, mocno są powiązane z dyrektywami Unii Europejskiej. Na przykład dyrektywa dotycząca suplementów diety, to o czym mówiliśmy, czyli o witaminach, minerałach, praktycznie w wielu fragmentach jest słowo przepisana w ustaleniach kodeksu i w ten sposób może przenosić się na pozostałe państwa członkowskie WTO. Natomiast inna dyrektywa Unii dotycząca produktów leczniczych stosowanych u ludzi w bardzo przewrotny sposób, ale też dla nas, czy dla konsumentów niebezpieczny, definiuje, co to jest produkt leczniczy. Są dwie definicje, ja może bym podał jedną. Natomiast to pokazuje, że marchew faktycznie też może nią być. To jest jakakolwiek substancja lub połączenie substancji prezentowane jako posiadające właściwości lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi. No, marchew... Czyli jeżeli w marchwi będzie jakiś poziom... Ma beta-karoten, tak? Można powiedzieć, że ten beta-karoten... Może być substancją leczniczą. Może być substancją leczniczą. I tak naprawdę... W pewnym momencie Komisja Europejska, mając taką dyrektywę wdrożoną w różnych krajach, może uznać, że no może marchew to nie, ale na przykład taki czosnek, tak? Mhm.